Katarzyna Magiera, witam Państwa w piątek 27 czerwca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej i zapraszam na codzienne wydanie wiadomości. Nad Jeziorem Czechowickim ma być bezpiecznie. Dostępność jest łodzi, jest łódź motorowa do zabezpieczenia, bo ludzie kąpią się poza kąpieliskiem, pływają wszędzie. Wczoraj odbyły się eliminacje do festiwalu Rytm i finał muzycznego eksperymentu. Naprawdę jesteśmy dobrzy w promowaniu młodych talentów. Od Placu Krakowskiego pod Galerię Handlową na rowerach w niedzielę wystartuje charytatywny maraton. Liczymy na udział rodzin całych, rodzin z dziećmi, nawet z maluchami w krzesełkach. Od 22 lipca do 4 sierpnia będzie można głosować na inwestycje, które mają być realizowane w naszym mieście. Za pośrednictwem miejskiej strony internetowej każdy będzie mógł wskazać tylko jedno z zadań przedstawionych w trzech kategoriach – inwestycje, remonty oraz pozostałe wydatki bieżące. W ubiegłym roku Gliwiczanie wybrali 7 inwestycji i 4 zadania remontowe warte ponad 1 800 000 zł. Wśród nich znalazła się budowa chodników i przejścia dla pieszych przy ulicy Toszeckiej, budowa miejsc postojowych przy ulicy Piaskowej w Łabędach, czy budowa chodników i miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Kopernika. Jakie zadania wskażą Gliwiczanie do realizacji w przyszłym roku? Przekonamy się 21 sierpnia. Tysiące uczniów różnych szkół w Polsce zakończyło dziś kolejny rok nauki. Podpatrywaliśmy, jak początek wakacji świętują uczniowie oraz nauczyciele zespołu szkół ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach. Jeszcze chwila, drobne wymiany uwag i już za chwilę będzie można odetchnąć z ulgą. Rok szkolny zakończony. Na koniec kilka słów ze strony ciała pedagogicznego. Okres takiej ciężkiej pracy skończył się właśnie dzisiaj. Przed nami piękny okres, wakacje. Stąd też moje dzisiejsze ubranie, słońce, plaża i wypoczynek. Nagrodzenie tych najpilniejszych uczniów i można zapomnieć o nauce. Tak, nie było nasze tak źle, no da się przeżyć. Dokładnie. No nie, u nas to pierwszy rok, więc jak na razie bardzo nam się podoba ta szkoła. A jakieś trudne momenty były może? Nie, nauczyciele byli spokojni, jakoś nie było żadnych problemów. Nie było trudno, ale z tego co nam wiadomo, to w drugiej klasie może być dużo trudniej, naprawdę. Bo skończyłyście pierwszą. Tak. Pierwsze liceum. Tak, to no było ciężko, teraz dochodzą nam rozszerzenia, to trochę się boję jednak. Całe wakacje nie ma w ogóle w domu, więc fajnie. Wszystko zajęte. No. Dwa obozy sportowe i wyjazd z rodzicami do Chorwacji. No od kilku lat nie jeżdżę na wakacje, zawsze mówię, że siedzę 2 miesiące w domu. To mi tak wstyd, wszyscy mówią do Bułgarii, do Chorwacji, no to tak trochę dziwnie. Uczniowie rozmyślają, gdzie pojechać, tymczasem dyrekcja ma już plany i to powakacyjne. Już pracujemy, po wakacjach oczywiście uczniowie wracają, my nauczyciele i pracownicy już zaczynamy pracę od jutra, jest okres rekrutacyjny. Oczywiście mamy w przyszłym roku zaplanowanych dużo innowacji pedagogicznych, mamy również projekty ogólnopolskie, mamy zaplanowany koncert charytatywny i wiele, wiele działań takich, które Państwo się dowiecie w przyszłości, bo będziemy zapraszać. Brzmi tajemniczo, podobnie jak i wakacyjne plany niektórych uczniów. Plany? No to już nie mogę się podzielić. Powiedzmy, że tajemnica. Tajemnica. Można tak powiedzieć. Jedno jest pewne. Od dziś uczniowie mają wolne i to do 1 września. Martyna Kolęba, Telewizja Imperium. Uczniowie zaczęli wakacje. Dla ratowników wodnych oznacza to początek pracowitego okresu. Od soboty 28 czerwca do 31 sierpnia będą codziennie dbać o bezpieczeństwo kąpiących się nad jeziorem w Czechowicach. My już praktycznie jesteśmy nad wodą, bo zabezpieczamy już w tej chwili ośrodek wodny Czechowice przez weekendy od 1 maja, bo tam jest obiekt otwarty. Tam ludzie mają dowolność wchodzenia na ten obiekt, więc w neregulowicznych takich dniach tygodnia, jak sobota, niedziela, ratownicy już pełnią dyżury całodzienne, żeby tych ludzi zabezpieczyć. Na ośrodku wodnym Czechowicach w tej chwili to są dostępność, jest łodzi, jest łódź motorowa do zabezpieczenia, bo ludzie kąpią się
poza kąpieliskiem pływają wszędzie, więc to zabezpieczamy i mam nadzieję, że ludzie będą się czuli bezpiecznie jak co roku i że sprostamy działaniu, które na nas spoczywa. Spragnieni ochłody mogą też wybrać się na kąpielisko leśne w Gliwicach. Z kolei od poniedziałku 30 czerwca rozpocznie się przerwa techniczna w funkcjonowaniu krytej pływalni Mewa. Basen będzie nieczynny do 13 lipca. Gliwicki rynek był wczoraj wyjątkowo rozśpiewany. Na scenie ustawionej przed ratuszem odbyły się kolejne eliminacje do festiwalu Rytm, a wieczorem scenę przejęli uczestnicy muzycznego eksperymentu. Laureat tych eliminacji wystąpi w finale, który już odbędzie się w październiku. No a o 19.30 rozpocznie się finał muzycznego eksperymentu, czyli projektu promującego młodych muzyków. Jeszcze raz na zachętę wielkie, gorące brawa. Włodek Kaczmarek. Dobrano, panowie! Tych muzyków podczas całego roku 20 kapel wystąpiło w Domu Alchemika. Dzisiaj mamy wielki finał, podczas którego w pierwszej części muzycy zaśpiewają covery największych utworów z historii muzyki. Pojawi się m.in. Smoke on the Water, Kiedy byłem małym chłopcem, a także Highway to Hell. A następnie zostaną wręczone nagrody, oficjalnie ogłoszone wyniki. No i laureat pierwszej edycji, czyli zespół Pearls in the Sky, zagra swój koncert. Zgłoszeń jest też mnóstwo z całego Śląska, a już z całej Polski też zaczynają napływać. Moim zdaniem Gliwice stają się taką stolicą muzyki, jeżeli chodzi o młode zespoły. Naprawdę jesteśmy dobrzy w promowaniu młodych talentów, co pokazuje fakt, że dzieje się tutaj u nas tak wiele wydarzeń muzycznych, jak chociażby Festiwal Rytm Gliwice czy Muzyczny Eksperyment Szansa dla Młodych Muzyków. Jak pomóc najmłodszym z rodzin, których nie stać na wakacyjny wyjazd? Na przykład zachęcając Gliwiczan do wspólnej wycieczki rowerowej. Tę drogę obrali Joanna Sare i Michał Czaplicki, którzy już w niedzielę poprowadzą rajd charytatywny pod nazwą Wyroweruj Wycieczkę, którego celem jest zebranie pieniędzy na letni wyjazd dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Akcja polega na tym, że rowerzyści przejadą od Placu Krakowskiego pod Europę Centralną i te pieniądze, które uda nam się uzbierać poprzez sprzedaż cegiełek, przeznaczymy na wycieczkę dla tych dzieci ze świetlic. To jest około 50 osób i ta wycieczka odbyłaby się do ekologicznego gospodarstwa edukacyjnego nieopodal Gliwic. Przed startem uczestnicy rajdu będą mogli wykupić specjalną cegiełkę, która z pewnością zainteresuje miłośników wieczornych wycieczek. Tak, istnieje takie coś jak cegiełka. Jest to w tym wypadku lampka rowerowa, czerwona albo biała. No i ta cegiełka kosztuje 10 zł. Dla osób powyżej 13 roku życia, osoby poniżej 13 mają cegiełkę za 5 zł. No i po zakupie takiej cegiełki otrzymuje się swój numer startowy i na sam koniec zostanie zrobione losowanie nagród wśród osób, które wpłaciły. My będziemy jechać ulicami bocznymi, nowymi ścieżkami rowerowymi, na przykład przez Bojkowską, nowiutką, świeżutką ścieżką rowerową. I chcemy pokazać, że da się też dojechać na rowerze rodzinnie, bezpiecznie. Liczymy na udział rodzin całych, rodzin z dziećmi, nawet z maluchami w krzesełkach. Organizatorzy rajdu liczą na zaangażowanie Gliwiczan. Potrzeba 2000 zł, by pomóc spełnić marzenia dzieci ze świetlic środowiskowych. Start rajdu już w niedzielę o godzinie 14 na Placu Krakowskim. Martyna Kolęba, Telewizja Imperium.
W dzisiejszym wydaniu Wiadomości to już wszystko. A ja przypominam, że naszą telewizję możecie Państwo oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Życzę Państwu udanego weekendu i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości w poniedziałek o tej samej porze.